Witam Was w patriotycznej chrześcijańskiej telewizji Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Monika Chojecka, poprowadzę krótki program Polski dla Polonii. Ze mną w studiu Marian Kowalski, prezes jedynej biblijnej antykomunistycznej partii w Polsce, ruch 11 listopada, były kandydat na prezydenta RP, a także pastor Paweł Chojecki, twórca telewizji Idź Pod Prąd. Telewizja Idź Pod Prąd nadaje również w języku angielskim. Zapraszam na nasz kanał Make Poland Great Again na YouTubie, a my zadajemy pytanie, co się teraz dzieje w Polsce? W kilku zdaniach. Krótko o historii. Oczywiście po II wojnie światowej Polska była w strefie wpływów Rosji radzieckiej. Po tak zwanym odzyskaniu niepodległości, blisko 30 lat temu, szukaliśmy nowego miejsca na mapie sojuszniczej. Okazało się, że tą alternatywą wobec poprzedniej sytuacji miała być Unia Europejska, no, w której niestety Niemcy uzyskały rolę wyjątkowo dogodną. No, nie wszyscy Polacy są zadowoleni z tej sytuacji. Widzimy, że Unia Europejska, zwłaszcza przeżywająca kryzys tak zwany uchodźczy, też straciła mocno atrakcyjność. Wielu zadaje sobie pytanie, z kim Polska powinna być w sojuszu. No i tutaj widzimy, że jest teraz, zwłaszcza po wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdy wygrał Donald Trump, no, któremu ja kibicowałem bardzo, a jesteśmy... Przewidziałeś jego zwycięstwo jako jedyny w Polsce, dodam. Nie chwaląc się tak. Dokładnie. A jesteśmy na rozdrożu. Albo Polska będzie pod wpływem na początku gospodarki, potem innych aspektów Chin komunistycznych przez jedwabny szlak, który się realizuje nie tylko w Polsce, ale w Europie generalnie i w Afryce, tak? Czy będziemy dalej w Unii Europejskiej, która dla nas przestaje być szansą na rozwój? No, nasze środowisko mówi jasno o zbliżeniu, nawiązaniu prawdziwych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza gdy wygrał Donald Trump, który jest przez światową lewicę postrzegany jako ktoś bardzo straszny. I zarówno... Dlatego dla Polski dlatego może być dla dobre, nas tak. jest, dla mnie jest człowiekiem, w którym widzę szansę. Nienawidzą go w Niemczech, nienawidzą go w Rosji, nienawidzą w komunistycznym Pekinie. A no to czegoż więcej potrzeba dla Polaka i antykomunisty? Taki powrót do reganowskich czasów. Czy skorzystamy z tej okazji? Zobaczymy. I pastor Paweł Chojecki. Ja przeniosę się do już bardzo bliskiej historii. Rok 2015 i 16. Polacy w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, bardzo bliskich sobie czasowo, demokratycznie wybrali zmianę opcji geopolitycznej. Poprzednia ekipa rządząca Polską, prezydent Komorowski i premier Tusk, to była opcja niemiecko-rosyjska, która rzeczywiście prowadziła Polskę do takiej podległości obu tym sąsiadującym z nami od dawna dosyć mocarstwom. Prawo i Sprawiedliwość pokazywało siebie jako partia proatlantycka, proamerykańska, będąca za zwiększeniem współpracy także militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. A także antykomunistyczna. Oczywiście, tak się pokazywała nam ta partia. Polacy, którzy są chyba jedynym narodem na świecie o tak wysokiej, tak wysokim poziomie sympatii do Stanów Zjednoczonych. Ta ilość Polonii w Stanach Zjednoczonych też o tym świadczy, ale badania pokazały, że 70% Polaków ma życzliwy, sympatyczny stosunek do Stanów Zjednoczonych. Tego nie ma nigdzie na świecie. I kiedy Prawo i Sprawiedliwość te hasła proamerykańskie głosiło, rzeczywiście Polacy stwierdzili dość tej podległości Rosji postkomunistycznej, dość podległości wobec hegemona Unii Europejskiej Niemiec. Chcemy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Wszystko pięknie się układało do lipca zeszłego roku, kiedy prezydent Trump przyjechał do Warszawy, wygłosił wspaniałe przemówienie. Łzy nam ciekły z oczu, kiedy słuchaliśmy na żywo tego przemówienia. No, wiedzieliśmy, że tu mamy partię, która chce sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a tu sam prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża i też potwierdza, że chce tego sojuszu. Myśleliśmy, że historia Polski teraz wystartuje jak rakieta kosmiczna. Okazało się, że kilka tygodni później zdradził najpierw prezydent Duda z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, wybrany w wyborach, który też miał być rzekomo proamerykański, ujął się za systemem
komunistycznego sądownictwa w Polsce i uniemożliwił reformę tego jednego z ostatnich bastionów Rosji na terenie państwa polskiego. Potem było jeszcze gorzej. Myśleliśmy, że to tylko taki wybryk prezydenta Dudy, ale na koniec roku prezes partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zmienił panią premier Szydło na premiera Morawieckiego, a potem wyrzucono z rządu w wyniku zdrady ministra Macierewicza, który był filarem współpracy polsko-amerykańskiej. Nic dziwnego, że od tamtego momentu zdrady polski prezydent nie został zaszczycony spotkaniem z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To teraz dzieje się w Polsce. Czy wrócimy znowu do tego układu, jaki był za Tuska i Komorowskiego, czyli podległości Berlinowi, Moskwie i komunistycznym Chinom? Czy wybierzemy znowu sojusz ze Stanami Zjednoczonymi? Oto teraz toczy się batalia w umysłach Polaków. I z tym pytaniem kończymy pierwszy program Głos Polski dla Polonii. Zapraszamy na więcej o 13 czasu polskiego do telewizji Idź Pod Prąd na program Kowalski-Chojecki na żywo. Ze mną był prezes partii Ruch 11 listopada Marian Kowalski i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.